Witam serdecznie, tu dr Bartek Kulczyński. Zapalenie stawów to jedna z najczęstszych dolegliwości występujących u osób dorosłych i osób starszych. Szacuje się, że na choroby stawów może cierpieć około 1 trzecia populacji w wieku pomiędzy 45 a 64 rokiem życia. Z kolei w grupie ludzi powyżej 65 lat choroby te dotyczą nawet co drugą osobę. Ze względu na to, że problem zapalenia stawów dotyczy tak szerokiego grona osób, postanowiłem nagrać film o tym, co jeść i jakie składniki stosować, aby zadbać o nasze stawy? W dzisiejszym odcinku skupię się głównie na dwóch formach zapalenia stawów, a mianowicie na chorobie zwyrodnieniowej stawów i reumatoidalnym zapaleniu stawów, w skrócie RZS. Jeśli chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób możesz spowolnić rozwój chorób stawów lub jak złagodzić ich przebieg, to zapraszam Cię do obejrzenia tego filmu. Zacznę od masy ciała. Jednym z głównych czynników ryzyka zachorowania np. na chorobę zwyrodnieniową stawów jest otyłość. Aktualny stan wiedzy pokazuje, że osoby z nadwagą lub otyłością mają dwu-, a nawet trzykrotnie zwiększone ryzyko zwyrodnienia stawu kolanowego w porównaniu do osób z prawidłową masą ciała. Wynika to m.in. z tego, że tkanka tłuszczowa, której poziom jest wyższy u osób z nadwagą, wydziela cząsteczki prozapalne, tak jak interleukina 6 i czynnik martwicy nowotworu alfa, które wywołują stany zapalne. Dlatego też, jeśli ktoś z Państwa cierpi na choroby stawów i jednocześnie ma zbyt wysoką masę ciała, to podstawowym krokiem jest zrzucenie z kilku zbędnych kilogramów. Aby schudnąć skutecznie i bez efektu jojo, najlepiej zaczerpnąć pomocy u dietetyka. Jednak jeśli chcieliby Państwo samodzielnie zmierzyć się z tym problemem, to na moim kanale znajdują się dwa filmy, które powinny w tym pomóc. Pierwsze z nich nosi tytuł 20 powodów, przez które nie możesz schudnąć, czyli jak schudnąć bez ćwiczeń. Zaś drugi nazywa się jak schudnąć z brzucha i boczków, 13 skutecznych metod jak zgubić brzuch. Serdecznie zachęcam do zapoznania się z tymi materiałami. Przejdźmy teraz do składników diety, które mogą pomóc w chorobach stawów. Pierwszymi z nich są kwasy tłuszczowe omega-3. Mam tu na myśli przede wszystkim kwas eikozapentaenowy w skrócie EPA i kwas dokozaheksaenowy w skrócie DHA. Naukowcy udowodnili, że stosowanie tych dwóch związków prowadzi do zmniejszenia intensywności bólu stawów, a także do skrócenia czasu trwania sztywności porannej stawów. Badacze podkreślają, że kwasy tłuszczowe omega-3 mogą być cennym elementem wspomagającym leczenie bólu stawów i to nie tylko u osób z reumatoidalnym zapaleniem stawów, ale również np. u osób cierpiących na nieswoiste zapalenie jelit ponieważ również i u tych osób dochodzi do problemów ze stawami. W przeprowadzonych badaniach za skuteczną dawkę przyjęto około 3 g omega-3 łącznie, czyli suma EPA i DHA powinna dać wspomniane 3 g dziennie. Jeśli ktoś chciałby pozyskiwać omega-3 nie z preparatów, a bezpośrednio z tradycyjnej żywności, to źródłem tych składników są tłuste ryby zimnowodne, takie jak łosoś, makrela, śledź i sardynki. Warto, aby ryby te znalazły się w naszym jadłospisie 2-3 razy w tygodniu. Ważnym składnikiem dla zachowania zdrowia naszych stawów jest również witamina D. Autorzy badań wielokrotnie zauważyli, że osoby z reumatoidalnym zapaleniem stawów mają niższy poziom witaminy D w organizmie niż osoby zdrowe. Sugerują oni, że osoby z niedoborem witaminy D są bardziej podatne na wystąpienie RZS i progres tej choroby. W tym przypadku nie można mówić o bezpośrednim związku przyczynowo-skutkowym, ale mamy do dyspozycji również inne badania, które dowodzą, że suplementacja witaminą D zmniejsza ból i poprawia funkcję stawów u osób z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego. Zbierając te pojedyncze elementy układanki w całość, jestem zdania, że zadbanie o odpowiednie stężenie witaminy D w ustroju będzie pomocne dla wszystkich osób zmagających się z chorobami stawów. O witaminie D nagrałem kilka filmów, które znajdą Państwo na moim kanale. Tu tylko dopowiem, że optymalne stężenie witaminy D we krwi, które powinniśmy uzyskać, to powyżej 30 nanogramów na mililitr. I jestem przekonany, że każdy z nas powinien regularnie, codziennie suplementować tę witaminę, a już na pewno w okresie jesienno-zimowym. Ciekawym produktem, o którym zapewne mniej osób słyszało, niż np. o wspomnianych kwasach tłuszczowych omega-3, czy też witaminie D, jest kadzidłowiec indyjski, który bardzo często kryje się pod nazwą Bosphelia serata. Jest to roślina, która rośnie w suchych i górskich regionach Indii, Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. Boswellia serata to jedno z najstarszych i najbardziej cenionych ziół w Ayurvedzie, czyli tradycyjnej medycynie indyjskiej. W 2020 roku na łamach jednego z najbardziej renomowanych czasopism ukazało się obszerne opracowanie naukowe, które pokazało, że stosowanie kadzidłowca indyjskiego łagodzi przebieg choroby zwyrodnieniowej stawów. Badacze odnotowali, że osoby przyjmujące to zioło odczuwały mniejszy ból i sztywność stawów. Co więcej, u badanych osób odnotowano poprawę funkcjonowania stawów. Gdyby ktoś z państwa zdecydował się na sięgnięcie po Boswellia serrata, to zwykle stosuje się to zioło w formie ekstraktu w ilości około 250-500 mg dziennie. Przy czym wybierając odpowiedni produkt należy zwrócić uwagę na to, aby był on standaryzowany na zawartość kwasu bosfeliowego, który jest najważniejszym składnikiem. Mówiąc inaczej, warto wybierać te preparaty, na których etykiecie została podana zawartość substancji aktywnej w tym przypadku wspomnianego kwasu bosfeliowego. Bosfelia serata to tylko jedno z ziół, które pomoże osobom cierpiącym na zapalenie stawów. Jeśli jednak nie mają Państwo zaufania do tego wciąż mało znanego produktu, choć nie ma ku temu żadnych powodów, to do dyspozycji mamy jeszcze szereg roślin o korzystnym działaniu, o istnieniu których każdy z Was wie. Ich bardzo dobrym przykładem jest kurkuma. Na potrzeby dzisiejszego materiału znalazłem dwie obszerne publikacje naukowe, które jednoznacznie potwierdziły, że stosowanie tej rośliny działa przeciwbólowo w przypadku chorób stawów, jak również zmniejsza stany zapalne. To, co jest szczególnie istotne, to to, że naukowcy zauważyli, iż kurkumina, czyli związek aktywny obecny w kurkumie, wykazywała podobną skuteczność działania do leków przeciwbólowych takich jak ibuprofen i diclofenak. Dowodzi to temu, że włączenie kurkumy do diety może w znaczący sposób pomóc osobom zmagającym się z chorobami stawów. Kurkuminę najlepiej stosować w dawce około 500 000 mg dziennie. Wybierając produkt z kurkuminą, należy zwrócić uwagę na to, aby zawierał on w składzie również piperynę, czyli substancję, która ułatwia przyswajanie kurkuminy. Jeśli ktoś zamiast preparatu chciałby stosować kurkumę w postaci sproszkowanej jako przyprawę, to polecam obejrzeć mój film o tym produkcie. Mówię w nim w jaki sposób najlepiej spożywać kurkumę. Materiał ten również znajdą państwo na moim kanale. Kolejną przyprawą, którą warto stosować na co dzień jest imbir. Badacze potwierdzili, że imbir, podobnie jak kurkuma, wykazuje właściwości przeciwbólowe i przeciwzapalne u osób zmagających się z chorobą zwyrodnieniową stawów i reumatoidalnym zapaleniem stawów i w ten sposób poprawia komfort i jakość ich życia. Za to korzystne działanie imbiru odpowiadają obecne w nim związki, takie jak gingerole i shoagole i standardowo podaje ilości, jakie stosowano w badaniach. Otóż było to albo 1,5 g sproszkowanego imbiru, albo 500 do 1000 mg ekstraktu z imbiru. Gdy mowa o roślinach przyprawowych, to nie sposób nie wspomnieć też o cynamonie. W przeprowadzonych badaniach naukowcy zauważyli, że stosowanie cynamonu spowodowało obniżenie poziomu cząsteczek prozapalnych, Takich jak białko C-reaktywne w skrócie CRP i czynnik martwicy nowotworu alfa. Ponadto autorzy doświadczenia wykazali, że u osób spożywających cynamon nastąpiło zmniejszenie aktywności reumatoidalnego zapalenia stawów, a także doszło u nich do złagodzenia obrzęku stawów. Cynamon najlepiej spożywać w ilości około 2 gramów dziennie. Tę ilość można podzielić na 2 lub 4 porcje po pół grama. Podobnie jak w przypadku kurkumy, taką ilość cynamonu można rozpuścić np. w mleku lub napoju roślinnym. Aby zneutralizować smak, można dodać również kakao. Osoby, które chciałyby skorzystać z właściwości zdrowotnych cynamonu, a nie przepadają za jego smakiem, mogą oczywiście sięgnąć po cynamon w kapsułkach. W tym miejscu od razu zwracam uwagę, że najniższą jakością cechuje się cynamon chiński, który występuje pod nazwą cynamonum cassia, dlatego odradzam jego spożywanie. Najlepszy będzie cynamon cejloński, czyli inaczej cynamonum zejlanicum. Na zapalenie stawów dobry jest również czosnek. W jednym z doświadczeń jego autorzy odnotowali, że u kobiet cierpiących na reumatoidalne zapalenie stawów, które stosowały czosnek, doszło do zmniejszenia intensywności bólu, jak również do złagodzenia tkliwości i obrzęku stawów. Dodatkowo u badanych kobiet nastąpiło obniżenie stanów zapalnych. Ogólnie badacze wykazali, że czosnek zmniejszył aktywność wspomnianej choroby. W badaniu, o którym mówię, czosnek był stosowany w formie sproszkowanej w ilości 1 g dziennie przez 8 tygodni. Zamiast czosnku w proszku można spożywać też czosnek świeży w ilości około pół ząbka na dzień. Zanim przejdę dalej, krótko chciałbym państwa zaprosić do zapisania się na mój darmowy biuletyn mailowy w formie porannego dziennika zdrowia. Dziennik otrzymujesz ode mnie od poniedziałku do piątku o 6 rano, tak więc jest to dobry sposób, aby rozpocząć dzień od wartościowej informacji o naturalnych metodach na poprawę zdrowia. Każdy dziennik pisze bardzo prosto i dość krótko, aby stanowił szybką i przyjemną lekturę do porannej kawy lub herbaty. Jeszcze w tym miesiącu wszystkim czytelnikom mojego dziennika udostępnię za darmo poradnik o strategiach regulowania pracy układu odpornościowego. Tak więc myślę, że warto zostać dziś czytelnikiem, aby otrzymać ten darmowy poradnik, który jest już na ukończeniu. Aby się zapisać na dziennik, wejdź na wwwdoktorbartekpl Ukośnik Dziennik. Pole na zapis widnieje zaraz pod zieloną strzałką. Jeśli go nie widzisz, to przeglądarka blokuje to pole, wówczas wystarczy wejść na stronę z innej przeglądarki, aby się zapisać. Serdecznie zapraszam, a teraz wracam do tematu. Do roślin zielarskich, które mogą przynieść korzyści zdrowotne osobom borykającym się z chorobami stawów, można zaliczyć też aszwagandę, czyli indyjski żeńszeń. Bardzo często kryje się on również pod nazwą witania ospała. Zarówno doświadczenia na zwierzętach, jak również badania wykonane z udziałem ludzi pokazały, że aszfaganda tłumi zapalenie stawów, zmniejsza ich ból i tkliwość, a także poprawia aktywność ruchową. Aszwagandę najlepiej stosować w formie ekstraktu w ilości około 500 mg dziennie. Należy wybierać te produkty, które zawierają na etykiecie informację o zawartości witanolidów czyli najważniejszych składników aktywnych obecnych w aszwagandzie. Najlepiej, aby było ich około 8-9%. W celu poprawy zdrowia osoby cierpiące na choroby zapalne stawów warto, aby włączyły do swojej diety niektóre oleje roślinne. Mam tu na myśli przede wszystkim olej z czarnuszki. Naukowcy potwierdzili, że olej ten łagodzi stany zapalne i zmniejsza stres oksydacyjny u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Autorzy badania zasugerowali, że olej z czarnuszki może wspomagać leczenie wspomnianej choroby. Aby wypróbować działanie tego produktu, olej z czarnuszki można stosować w ilości około 1 g dziennie przez około 8 tygodni. Dla osób, które nie przepadają za jego smakiem, dodam, że można go nabyć również w formie kapsułek. Wśród innych olejów zasługują również na uwagę produkty, które zawierają w swoim składzie kwas gamalinolenowy. Prawdopodobnie mogą one poprawiać funkcjonowanie stawów i zmniejszać intensywność bólu. Mam tu na myśli oleje takie jak olej z wiesiołka, olej z nasion ogórecznika i olej z nasion czarnej porzeczki. Istnieją przesłanki naukowe, które dowodzą, że dla osób z reumatoidalnym zapaleniem stawów pomocny może być też sok z żurawiny. Jak wykazali naukowcy, jego stosowanie spowodowało zmniejszenie aktywności choroby. Pewną ulgę zapewnić może również prawdopodobnie cierpki sok wiśniowy na skutek jego działania przeciwzapalnego. Trzeba jednak podkreślić, aby były to 100% soki niedosładzane. Osobiście nie upatrywałbym się w działaniu tych soków wysoce zadowalających efektów, ale mimo to uważam, że warto włączyć je do diety jako alternatywę dla innych napojów. Dla osób, które interesują się różnymi preparatami o właściwościach zdrowotnych, chciałbym wspomnieć o resweratrolu. Resweratrol to jeden z najsilniejszych przeciwutleniaczy zaliczanych do grupy polifenoli. Wielu osobom związek ten kojarzy się z pewnością z czerwonym winem. Doświadczenia przeprowadzone na zwierzętach pokazały, że podawanie resweratrolu spowodowało zmniejszenie zapalenia i uszkodzenia stawów. Z kolei w badaniach z udziałem ludzi zauważono, że stosowanie resweratrolu również spowodowało obniżenie poziomu cząsteczek prozapalnych. Co więcej resweratrol przyczynił się do złagodzenia obrzęków i tkliwości stawów. Dane te potwierdzają, że resweratrol jest obiecującym składnikiem wspomagającym łagodzenie przebiegu chorób zapalnych stawów. Niestety mam też złą informację. Otóż picie czerwonego wina, naturalnie zawierającego resweratrol nie przyniesie oczekiwanych rezultatów wynika to z tego że działanie prozdrowotne resweratrol wykazuje w ilości około 1 g dziennie aby dostarczyć taką porcję resweratrolu wraz z winem byłoby trzeba wypić go nawet 2000 litrów pomijając już aspekt szkodliwości wysokich dawek alkoholu myślę że takiemu zadaniu nie sprostaliby nawet najwięksi zwolennicy wina Podobne działanie do wspomnianego resweratrolu wykazuje również piknogenol, czyli składnik aktywny kory francuskiej sosny morskiej. Aktualny stan wiedzy pokazuje, że związek ten działa przeciwutleniająco, przeciwzapalnie i chondroprotekcyjnie, czyli chroni chrząstkę stawową przed uszkodzeniami. Badacze zauważyli, że stosowanie piknogenolu przyczyniło się do złagodzenia natężenia bólu stawów. Działanie to było na tyle efektywne, że przyczyniło się do tego, że pacjenci rzadziej sięgali po niesteroidowe leki przeciwzapalne. Dla osób zainteresowanych, dopowiem, że działanie prozdrowotne osiągnięto, gdy piknogenol, czyli ekstrakt lub inaczej wyciąg z skory sosny morskiej, był stosowany w ilości 150 mg dziennie przez 3 miesiące. W literaturze naukowej można spotkać się też z badaniami, które pokazują, że w łagodzeniu bólu i ogólnie zmniejszeniu aktywności RZS i choroby zwyrodnieniowej stawów Pomocna jest również sproszkowana dzika róża. Naukowcy odnotowali korzystny efekt, gdy była ona stosowana w ilości 5 g dziennie. W materiale o zdrowiu stawów oczywiście nie mogło zabraknąć witaminy C, a to dlatego, że jest ona wykorzystywana przez nasz organizm do produkcji kolagenu. Kolagen to rodzaj białka, który występuje w najwyższych ilościach w ludzkim organizmie spośród wszystkich innych znanych białek. Jest to jeden z głównych elementów budulcowych kości, skóry, mięśni, ścięgien i więzadeł. Występuje on również w wielu innych miejscach, np. w naczyniach krwionośnych. Z języka greckiego kolagen oznacza klej, co dobrze oddaje jego funkcję w naszym organizmie. Można powiedzieć, że składnik ten spaja nasz organizm w całość. Aby dostarczyć witaminę C warto sięgać po świeże warzywa i owoce. Na pewno mogą pojawić się Państwu komentarze, czy kolagen na stawy w formie suplementów będzie pomocny. Przeprowadzone badania dowodzą, że spożywanie kolagenu może wpływać korzystnie na zmniejszenie sztywności stawów. Pojedyncze badania pokazują również, że kolagen może dodatkowo zmniejszać ból, tkliwość i obrzęk stawów, choć trzeba podkreślić, że nie wszystkie doświadczenia potwierdzają taką skuteczność działania. Osobiście uważam, że stosowanie suplementów z kolagenem nie jest niezbędne. Kolagen to tak naprawdę białko, w którym dominują aminokwasy takie jak prolina, hydroksyprolina i glicyna, którym to zawdzięcza on swoje działanie. Jednakże, stosując zbilansowaną dietę i spożywając pełnowartościowe białko, którego źródłem są ryby, mięso, jaja czy też produkty mleczne, nasz organizm nie będzie cierpiał na brak tych składników, stąd można się obejść bez kolagenu. Lista produktów i składników, które mogą pomóc w przypadku chorób zapalnych stawów, jest tak szeroka, że wierzę, że każdy z Państwa znajdzie coś dla siebie. Jeśli znają Państwo jeszcze inne sprawdzone sposoby na złagodzenie bólu czy też sztywności stawów, to zachęcam do podzielenia się nimi w komentarzu pod tym filmem. Jeśli uznają Państwo ten film za wartościowy, to będę bardzo wdzięczny za udostępnienie go swoim znajomym. A z mojej strony na dziś to wszystko. Dziękuję za Twoją uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.